był taki moment, że sprzedaliście mieszkanie i wyjechaliście tam. Czy twój mąż też sobie wyobraża powrót z tobą do Polski? Słuchaj, mój mąż mnie bardzo zaskoczył jeszcze przed wyjazdem teraz tutaj do Polski, ponieważ wymyślił sobie, że on by się chciał wynieść z Malty i zamieszkać na przykład w Portugalii. Wyobraź sobie teraz, wiesz, moją minę, nie? Wiesz, kochani, tak pomyślałam sobie, że a może czas na zmiany, pojedziemy do Portugalii. Gdzie? Do Portugalii? Tak, bo wiesz, bo ja rozmawiałam, bo tam bardzo dużo producentów jakby ze świata muzycznego i nie tylko z Berlina. Przenoszą się wszyscy do Portugalii. Ja wiem, Bóg cię opuścił. Ja mówię, teraz do Polski wracam, a to też jeszcze do Portugalii się... A psy, a firma, a to... Ale to, słuchaj, a mnie to jakby nie dziwi, że cię mamy jedno, tylko żeby na to wszystko starczyło czasu i siły. Natomiast ja powiedziałam mu, słuchaj stary, fajnie, że masz takie marzenia. Fantastycznie. Myślę, że będziemy się spotykać w Lizbonie na kawie, ale mówię, ja teraz chcę być w Polsce, więc błagam cię, jeśli masz takie plany, informuj mnie trochę wcześniej, żebym mogła na to się psychicznie przygotować. Więc, ale kto wie, zresztą nie planowaliśmy, że zostaniemy na Malcie do końca życia. To był jakiś taki etap dla nas. Tak to się mówi, fajne, odhaczone, idziemy dalej. Zbliża się za półtorej roku twoja pięćdziesiątka. Piersi to jakby jeden z elementów tej przemiany, ale co jeszcze? Nie wiem, może męża zmienię. Nie żartuję. Nie. To się wytnie? To się wytnie, tak, to się wytnie. Wiesz co, nie zastanawiam się, bo żyjemy tu i teraz. Znaczy, nie to, że ja myślę, że tu drzewęża zostawię. Tak jak powiedziałam, egoizm, dobry egoizm nie jest zły. Nie planuję niczego. Po prostu nie planuję niczego. I nie chcę się zamartwiać czymś, co będzie, nie wiem, no, na co nie mam wpływu. Na wiele rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Więc moim celem teraz jest bycie w Polsce, z powrotem wrócenia do tak zwanej gry. I tak występuję regularnie, jaka to melodia i śpiewam. Natomiast ja muszę być bardziej aktywna zawodowo, dla siebie samej, bo wtedy po prostu dostaję kompletnego świra. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl.